Siemaneczko, moi drodzy, jak się macie? Piękna słoneczna pogoda, zima, nic, tylko iść na snowboard i pojeździć. Tylko że jak tu iść na snowboard i pojeździć i się cieszyć, kiedy są takie małe problemy, problemiki? Słuchajcie, to jest Alfa 3 od Viomi. Self-cleaning machine, moi drodzy. Bardzo dobrze działała przez 8 miesięcy, bardzo dobrze. Dopóki nie stał się taki problem, zobaczcie. To jest rączka od zbiornika z czystą wodą. Odpadła. Zobaczcie, jakiej wątpliwej jakości jest ten plastik, jeżeli tu wszystko elegancko urwało się. Ja wam przezoomuję tutaj, żebyście zobaczyli, jak to się urwało. Jak to się urwało? Ano podczas przenoszenia spod prysznica, zaledwie metr dalej do odkurzacza, który tam stał w łazience. Tak przenosi się zbiornik, który jest pełny wody. Pełny do odpowiedniej ilości, czyli do nie więcej niż poziom max. Ja zazwyczaj wlewałem 2/3 tego zbiornika, czyli gdzieś tak kilka centymetrów poniżej poziomu max. Więc gdyby ten zbiornik był przepełniony, to bym zrozumiał, tak? Bo tutaj tu są otwory odpowietrzające, więc ta woda by się nawet wylewała. Ale zrozumiałbym wtedy, że mogłaby się urwać, bo przeciążyłem zbiornik. Ale nigdy tego nie robiłem, bo wiedziałem, że trzymam coś plastikowego i zazwyczaj przenosiłem, podtrzymując jeszcze dodatkowo ręką od spodu. Natomiast tu była wyjątkowa sytuacja, gdzie musiałem po prostu użyć jednej ręki i dosłownie metr dalej przenosząc, ta rączka odpadła. Odpadła. No i teraz pomyślicie sobie, kurde, odpadła rączka od zbiornika, który teoretycznie można nadal wyjmować, prawda? Sprawia trochę więcej problemu niż jakby była ta rączka, ale coś jednak tutaj poszło nie tak. Trzeba to zareklamować. Mam pomysł, napiszę do firmy Viomi. Nie ma kontaktu, nie ma jak się z nimi skontaktować. Napiszę do firmy Alto, od której to kupiłem. Moi drodzy, firma Alto odpisała mi, że muszę wysłać cały odkurzacz z baza, cały odkurzacz, który jest tutaj schowany na reklamację, żeby wymienili mi tą rączkę. Zbierałem się z tym długo, jakieś 4 tygodnie, dlatego że nie chciałem zostać bez odkurzacza, aż w końcu stwierdziłem, że wyślę go. Wyślę go i to będzie odkurzacz, który tam na przykład dam siostrze albo go sprzedam, dlatego że jeżeli to się urwało po zaledwie kilku miesiącach, a w tym czasie kupiłem nowy sobie na święta i ten chodzi perfekcyjnie. Jeszcze go nie reklamowałem, mam nadzieję, że jak się popsuje, to zostanie profesjonalnie obsłużony. Kupiłem go w Media Expert, więc powinna ta reklamacja zostać przeprowadzona profesjonalnie. No ale zobaczymy. W każdym razie Alto, jako sklep, moi drodzy, nie podjął żadnej próby skontaktowania się i poproszenia serwisu o rączkę, o plastikową, głupią rączkę, tylko powiedzieli, że mam wysłać cały odkurzacz. W końcu go wysłałem, dzisiaj przyjechał, okazało się, że jest nienaprawiony. Jakież moje zdziwienie było, kiedy podniosłem tą rączkę i się okazało, że jest nienaprawiony. No i teraz powiem wam tak, zadzwoniłem do Alto, a Alto stwierdza, że to było naprawione u producenta, a producent wyjaśnił, że na skutek uszkodzenia mechanicznego rączka odpadła. No tak, no bo jakże innego uszkodzenia mechanicznego, jeżeli to jest takie badziewie, że po prostu odpada przy przenoszeniu. Zobaczcie, elegancko we wszystkich 4 punktach ten plastik tutaj puścił. Jak można zrobić plastikowe tuleje na zbiornik z wodą, który może ważyć nawet prawie 5 kg, jeżeli tutaj wlejemy te 4,5 litra wody, bo tutaj jest nawet chyba gdzieś pokazane, ile tej wody tam się wlewało, ale jest kreska max. I nie można jej przekraczać. I nie przekraczałem. A mimo to po kilku miesiącach używania to odpadło. I teraz powiem wam coś. Ja nie wiem, no sprzedam go. Coś z tą rączką wymyślę, co tu można zrobić. Ale powiem wam tak. Nie kupujcie, bo jeżeli widzicie, co się stało na podstawie głupiej rączki, jak została obsłużona ta reklamacja i jak została odrzucona, unikajcie tej marki, bo to jest jakiś totalny chiński szajs, a już zdecydowanie serwis, który to obsługuje, bo serwis, który wprowadza taką markę na rynek i stara się, żeby ta marka była promowana i płaci youtuberom, żeby promowali ją,
to powinien przede wszystkim zadbać o to, żeby serwis był bezbłędny. Bo durna rączka, nawet nie zaoferowali mi zakupu takiej rączki. Bo gdyby jeszcze do mnie zadzwonili, o wie pan co, musiał pan uderzyć tym zbiornikiem w coś, żeby ona odpadła. To ja bym wtedy powiedział, dobrze, ile taka rączka kosztuje? 30 zł, proszę mi o wysłanie takiej rączki, ja już płacę w tym momencie, nie chcę mi się z wami użerać, potrzebuję rączki. Nawet nie zaoferowali tego. Moi drodzy, Alto, w sposób, w jaki przeprowadziło reklamację, to jest dla mnie już skreślone w tym momencie, odinstalowałem już ich aplikację i nigdy więcej u nich zakupów nie zrobię. Jeśli chodzi o firmę Wyomi, przestrzegam każdego przed zakupem tego produktu. Naprawdę, szczera moja tutaj wypowiedź. I pomyślicie, że pewnie gdybyś go reklamował, to byś powiedział, że wszystko dobrze działa. Moi drodzy, zauważyliście, że mam dużo urządzeń, prawda? PlayStation, konsole, gogle VR, rowery elektryczne, hulajnogi, wszystko po prostu mam. Wszystko, co tylko pomyślicie, to ja to mam. Ja to używam. Maszynki elektryczne, szczoteczki elektryczne, klimatyzacje, oczyszczacze, nawilżacze, wszystko mam. I używam tego. I używam tego już od długiego czasu. I jeżeli czegoś nie używam i przynajmniej raz nie zderzę się z reklamacją, to nigdy ze szczerym sercem wam tego nie polecę. I w tym momencie zderzyłem się z reklamacją. Gdyby została prawidłowo obsłużona, to by powiedział, dobra, zdarzył się przypadek, urwała się rączka, ale poza tym odkurzacz w miarę dobrze działał, nie było żadnych raczej problemów większych z nim. Natomiast tak, odkurzacz dobrze działał, no ale jeżeli takie coś powoduje, że serwis zabiera na 3 tygodnie odkurzacz, i musiałbym, po pierwsze, wiadomo, że to nie jest jakiś problem, żebym ja ręcznie to odkurzał, tylko że to jest odkurzacz, a jednocześnie urządzenie mopujące. Ja na przykład starego mopa już wyrzuciłem, od kiedy to mam. Ja tak samo w odkurzacza ręcznego to już dawno nie używałem, dlatego że używam co jedynie do odkurzenia kanapy odkurzacza ręcznego. 3 tygodnie, gdybym miał na przykład, nie wiem, dzieci i jeszcze psa dodatkowo, który zostawia kupę sierści, to prawdopodobnie trzeba by, nie wiem, zakupić nowy sprzęt, żeby tym odkurzać to wszystko i mopować, bo inaczej to człowiek by nie przeżył. Tak się człowiek może uzależnić od jednego urządzenia. Dlatego po pierwsze, primo, nie uzależniajcie się od jednego urządzenia, bo jak widzicie, może się zdarzyć reklamacja i może to trafić na długi czas na reklamację. A po drugie, unikajcie firmy Wyomi i nie kupujcie na pewno odkurzacza Alpha 3. To już z pewnością. A najlepsze jest to, w tym wszystkim, że w momencie, kiedy kupiłem tamten odkurzacz, to zobaczyłem, jaka jest przepaść pomiędzy tym, który kupiłem, a tym. Nawet nagrałem dla was recenzję obu odkurzaczy, jak ten jeszcze działał przed wysłaniem go na reklamację, ale nie będę jej wrzucać, mam to gdzieś. Kiedyś wam mogę nagrać recenzję tamtego. Ja wiem, że to nie jest w temacie naszego kanału, na którym jest większość hulajnóg i rowerów elektrycznych, ale musicie wiedzieć też, jeżeli wiecie i dostajecie ode mnie rekomendacje, co należy kupować, to musicie też wiedzieć ode mnie, czego nie należy kupować. I firma Wyomi w tym momencie zawiodła mnie masakrycznie, a firma Alto znika z moich zakupów już forever. No. W następnym odcinku, dlaczego nie należy kupować marki Philips? Tam jest telewizor w tle i to jest LG. Nie, Philipsa bym nie kupił. Przekonałem się na innych urządzeniach Philipsa. To też wam opowiem, ale to będzie w następnym odcinku. A póki co unikajcie Alto, unikajcie Wyomi i tyle. Polecam S-Visa, ten odkurzacz. A o tym będzie w recenzji, jak jeszcze go chwilę poużywam. No to tyle. Pozdro.